Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie. Zaczynam walkę z maską znowu. To jest dziwne, patrzcie jak ładnie teraz chodzi. Zaraz wam pokażę jak się otwiera. Okej, tu jest prawa strona. A tu nie mam gdzie telefonu położyć, no ale już widzieliście w ostatnim filmie też, jak ciągnę linkę, to się otwiera. No i wszystko działa pięknie i te linki nie są złe ani nic. Wszystko powinno być super, ale jak zamknę maskę, widzicie jak się ładnie zamyka? I nie lata już. Szpary są równe, fajne. Tylko teraz jak chcę otworzyć, no, kurde, urwę. Z jednej strony się otwiera, z drugiej nie. Kupiłem sobie szafkę. Przywiózł mi kolega, nowy kolega, widz, pozdrawiam bardzo. A przywiózł mi z Omachy, zaborek nie dał rady. Jakby się ktoś zastanawiał, to ta półka pasuje do tego. Tylko te śruby trzeba dłuższe. W ogóle tej firmy Van der Hags to nie polecam. Co za maśluchy. Dzwoniłem, prosiłem. Zostawcie mi śrubki, zostawcie, wszystko mi zostawcie. Nawet kurwa tych zatyczek tu nie dali, rozumiecie? Na ten, tu powinny być takie zaślepki na te śruby. Pomijając fakt, że nie wiem kto tu kurde śrubokrętem coś rysował. Tam jest pęknięte. Nie dali tych tutaj na słońce. Takie powinny być. Muszę zostawić te moje stare. Bardzo jestem niezadowolony. Bym po prostu, a no niestety, nie ja to odbierałem i też już i tak dość się nafatygował kolega. Nie chciałem go już tam, kurde, żeby jechał na darmo. Oj, i ona tak będzie. Będzie pasować. Wszystkie te śrubki tam pasują idealnie. Tylko tutaj do góry trzeba będzie mi inne, dłuższe śrubki. Te, co były tu oryginalnie, to nie pasują. Także biorę się za to. No te zaślepki zaraz będę szukał na eBayu albo do dealera pojadę, zapytam, może mają. Kurde, ile ich tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to tylko, żeby było. No i fajnie, jakbym dostał te zasłony na słońce też z tego, bo one... No inaczej się montują do tego. No nic, dobra. Przykręcę to, zobaczymy jak to będzie wyglądało. O kurczę. No i tak już prawie przykręciłem. Tu przykręciłem to. I właśnie o to mi chodzi, widzicie? Bo ja mam przykręcane tutaj, a tamte były przykręcane tu. I się otwierały od tam, z tej strony w tą. Czyli się ciągnęło stąd. I tak, tu były bliżej. W sumie nie jest to złe, no. Będzie działać, nie? No ale wkurza mnie, że to tak kurde sprzedają. No ale dobra, już ciul tam, patrzcie ile mi półek dojdzie, bo tu naprawdę nic nie szło trzymać. Tylko to jeszcze muszę do sufitu przykręcić, a te śrubki, co ja tu miałem oryginalnie, są dużo za krótkie. Także jak dostanę te zaślepki u dealera, czy gdziekolwiek, to nawet nie będę taki zły. Będzie ok. Ważne, że pasuje, naprawdę. Praktycznie plug and play. No i półka siedzi. Przykręciłem. Mówię, jakby ktoś się zastanawiał, to patrzcie. Super, ekstra wszystko. Jeszcze muszę tylko umyć. No i tu jest jedna dziura z oryginalnych, której nie przykręcimy i tu dziury nie ma. Nie chciałem ciąć tego, patrzeć czy można... Ona i tak, kurde, mówię wam, nie spadnie. Gwarantuję wam to. O, no tylko te zaślepki tutaj, to bym chciał, to już mi nie przeszkadza, ciul z tym, ale te zaślepki to muszę gdzieś dorwać, bo to mnie będzie wkurzało. Jeszcze ja sobie wyczyszczę super i naprawdę będę miał półkę jak ta lala. A teraz się biorę za tył, muszę tamtą ściągnąć z góry, bo zacząłem robić tu na mikrofalówkę i dalej w górę. Myśleliście, że miałem bałagan w ciężarówce? Co powiecie na to? Aż się sam przeraziłem, jak teraz tu usiadłem, totalny rozpiernicz.
robię tą półkę, buduję, będzie szła tak do góry i w prawo. Tylko się zastanawiam, czy jak ja ją złożę całą, czy ja ją tu wsadzę do ciężarówki jakoś. No, myślę, że sobie poradzę. No, bo nie będzie jakaś gigantyczna. Takie L będzie. Tylko mnie martwi, bo tamta strona nie będzie przykręcona, ale myślę, tutaj takie cztery duże śruby utrzymają. Będę musiał pamiętać, że większy ciężar był po tej stronie, a tam jakieś lżejsze rzeczy dawać. Ale nie myślę, że to, kurde, naprawdę. Robię z takiej sklejki drewnianej i będzie dobrze. Dajcie mi trochę czasu i myślę, że skończę w ten weekend. Gdzie masz parasolkę? Budowa trwa, jak widzimy. Jest i szafka. Jeszcze mi została ta długa. Rowerek! Ale jest za mokry na rowerek. I tył muszę zrobić. Tylne ścianki. I tutaj jedną półkę jeszcze chcę. No i później tutaj muszę taki pasek dokleić, przybić, żeby mi nie wypadało, wiecie, w dół. Tak to wygląda. Może moje umiejętności stolarskie nie są jakieś wybitne, ale kurde, zaczyna to przypominać tak to, co chciałem. Także zobaczymy, jak skończę. O kurwa, powiem wam, mistrzem stolarki to ja nie będę, ale wygląda to jak półka, jakby nie patrzeć. Zacząłem obklejać. O, nie wiem, jak mi to będzie szło, używam taki klej. Nie wiem, czy to dobre, no zobaczymy. Nie przecieka w każdym bądź razie, to najważniejsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak wyschnie. Okej, jadę ją na razie montować, okleiłem ją tak. Jak ktoś ma pomysł na te łączenia, ale chyba nie będziecie mieć, bo ja też nie mam. Jakby to zrobić, żeby ładnie nie było widać tych łączeń. Chyba nic nie wymyślę. Na razie chcę ją przykręcić, bo brakło mi, tyle mi zostało materiału. Przykręcić ją, a jak mi przyjdzie reszta, to okleję resztę w ciężarówce. Okej, jedni powiedzą, że spieprzyłem. Drudzy powiedzą też, że spieprzyłem, a ja jestem zadowolony. Jeśli jak mi przyjdzie, to i zrobię całą czarną, kurde, super. Mikrofalówka nie będzie wypadać. Jest ok, wszystko się trzyma. Jeszcze tu sobie zrobiłem taką półkę u góry, jeszcze na laptopa. Tak, poukładałem, na razie wrzuciłem. Mówię, tylko jakoś ładnie te łączenia tu zrobić, żeby to tak się nie rzucało w oczy. O. No i co? No kurde, będzie fajnie, myślę. Ja jestem zadowolony, naprawdę. Przybyło mi półek. Mówię, to jeszcze nie jest skończony projekt. Jeszcze muszę tak powyrównywać trochę. O, tutaj jest takie... Zaczynałem to sendować, ale nie chciało mi się. Jeszcze chyba ją będę musiał... Jeszcze jej nie przykręciłem. Nie przykręcam jej na razie. Ona siedzi dobrze. Nie spadnie. A jeszcze będę ją chciał wziąć do garażu, jak mi przyjdzie ten materiał, a na spokojnie, bo tu nie będzie to fajna robota. Na spokojnie sobie wszystko w garażu dokończyć. Także sorry, że taki nieskończony film, no ale brakło mi materiału. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Jakbym tamtą stronę jakoś przykręcił, nie wiem, coś będę musiał pomyśleć, wiecie, żeby... tamtą stronę też przykręci. Ona to jakby leci troszkę, tak delikatnie, ale leci w dół. Nie wiem, zobaczę, pomyślę, patrzcie, jak tam kleję, ja pierniczę, ale będę miał czyszczenia teraz. Oj, ale spieprzyłem, no nic. Mówię, tak to wygląda na tą chwilę, to jeszcze nie koniec, także jeszcze nie oceniajcie do końca, na razie sam pomysł, nie, myślę, nie jest zły. Także dziękuję, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, hej!